czekamy na windę. Jeszcze chyba chwilę poczekamy. Bohater jest ogromny, mają tylko dwie windy, zawsze czeka się po 5 minut. Tragedia. Ale ważne, że Piotrek jest gotowy. Po twarzy widać, że jest już, no, powiedzmy, zdrowszy niż dwa dni temu. A i co ciekawe, hello. Wpuścimy się? Dobra, dobra, czekamy. Chodźcie po stole. Piotrek poszedł się przebrać w sikwi startowe i zaraz pokażemy, jaką formę przygotował. No, teraz może wrócimy, jak się napina trochę, nie?
Dawaj, Piotrek! Brawo! Ale po układzie dowolnym, także właściwie już wszystko. Piotrek mógł się trochę napić. Zaraz wychodzi do dekoracji. No nie wiem co powiedzieć, liczę na dużo. No ale nie ma co, nie będę zastępował sędziów, nie ja tu od tego jestem. Zobaczymy jak go ocenią. Poziom jest nawet wysoki. Tam myślę 4-5 zawodników z jego kategorii, z finałowej szóstki jest naprawdę bardzo dobrych. Piotrek oczywiście jest w tym gronie. No co, czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy się nadaje, czy nie? Czy się nadaje. Uniwersytecki. W końcu wyższy są fajne. Third place. Number 145. Janusz from Turkey. Second place, number 142, Brawo Piotrek! Brawo Piotrek! And the winner, number 137, Jakub Polinek. Jak medal schowaliśmy? Jest, szajna. Kto wie, ten wie. Nie złoty, no. Ale... Coś mówisz? No ja bym coś powiedział, że jestem z Piotra mega dumny. Odjebał zajebistą robotę. Tak już wcześniej mówiłem, normalnie studiuję, na wakacje był w pracy za granicą, a mimo to się przygotował, no i sami widzicie jak się przygotował. I tyle, no ale cholera, oglądałem tą dekorację, no i jak Piotrek dowiedział się, że jest drugi, no to widziałem, i to jest to, startuję pierwszy raz na międzynarodowych zawodach, także to drugie miejsce jest ogromnym sukcesem, to jest wicemistrzostwo świata juniorów.
No ale czuć tutaj lekki niedosyt, nie? Zostaje was dwóch, no to wiadomo, no właśnie, że chcesz być ostatni. Ale to jest dobrze, no, to znaczy, tak, że masz mega ambicje, także... No zostaje jeszcze jeden rok juniorski, także jeszcze jest możliwość, aby wystąpić na Mistrzostwach Europy Juniorów i jeszcze raz na Mistrzostwach Świata Juniorów, także być może. No być może. Zmieniamy kolor na taki. Być może, okaże się. No nie ma co mówić, ale jak na dzień dzisiejszy po prostu jest świetnie, no i tyle. Słabo z tym jedzeniem. Najważniejsza część zawodów, czyli tak lekko mówiąc wpierdalanie. Nieprawda. Piotrek jest 2 godziny po zawodach, ja jestem 3 tygodnie po zawodach, ty jesteś 2 miesiące po zawodach, więc można. Ja przytyłem na razie tylko jakieś 15 kg, także jeszcze mogę. Thank you.